oszołomie między 1 a 7 lipca był taki pistolet za 10 zł. Jak byłem w oszołom, to go nie widziałem, ale wziąłem sobie gazetkę i akurat go zobaczyłem. Były dwa kolory, pomarańczowy i niebieski. Wziąłem sobie na razie jednego, ale już jest 7, abym sobie wziął drugiego, bo okazuje się, że bardzo fajna zabawka. Tak się prezentuje pudełeczko. Tu jest kod do darmowych gier, ale ten... ja mam Sony Xperia jakiegoś tam i on nie lubi aplikacji, nie lubi aplikacji jakichś ten zewnętrznych, tu mają, tu się skanuje ten kod. Nie lubi aplikacji zewnętrznych i nie przyjmował, ale w końcu przeszedł antyzabezpieczenie i przyjął, ale w końcu i tak się coś psuło z pistoletem, więc zainstalowałem oficjalną aplikację, bo już widziałem, jaka jest ikonka, więc wchodzimy. No, coś się wiesza. Kurde. No więc wchodzimy sobie w Google Play'a i wpisujemy AR Gun, to będzie to pierwsze. Instalujemy to pierwsze i musimy zrobić to, co pisze tutaj ten koleś w komentarzu, czyli że musimy sobie ręcznie ustawić, a ten ręcznie sobie ustawić te wszystkie ustawienia, a lokalizację, nie lokalizację i to wszystko, i musimy to wszystko powłączać tutaj lokalizację, ten bluetooth, wciskamy bluetooth, mamy już zainstalowany ten AR, wciskamy bluetooth, wkładamy do pistoletu baterię z tej strony. Kiedy mamy włączony bluetooth, naciskamy, on tu będzie mrugać, włączamy grę. Kolejność jest bardzo ważna, bo inaczej się nie sparuje. Włącza się gra. Długo tego nie ogarnąłem, jak to zrobić, żeby sparować. Naciskamy tutaj spust. Tutaj jest spust i już możemy grać, na przykład w czołgi. Telefon montujemy na tym zaczepie tu. I później wypróbuję jakąś grę. O, tu możemy jeździć tym czołgiem. Możemy strzelać. Sieknę tego. Nie było chyba widać. Oczywiście to trzeba założyć tutaj. Na to pokażę potem na jakiejś innej grze, tylko że to się wszystko dupnie trzyma. Jedź tutaj czołg, co tam tu jeszcze może, jedziemy jeszcze jednego zabić. Gdzieś tu mi się jeden pelętał, jedziemy go jeszcze zabić, chociaż myślałem, że to szybciej mi pójdzie. Jedzie tu jakiś. Nie wiem, czemu lufa jest przekręcona w tę stronę. Jest jakiś ten, o, przybliżenie. Ktoś we mnie nawala. Nie chce się odcisnąć. Czego się nie chcesz odcisnąć? Nawal. O, zabiłem czołga. Jednego. Za chwilę sieknę drugiego. Się jakiś kręci, nie wiem, czy żywy, czy martwy. Chyba żywy. Wciągające jest to ogólnie, powiem wam. Niby taka głupia giera, ale wciąga. Co do samej bronki, to wygląda na tak. Jest leciutka, dość solidna, z telefonem jest dość ciężka. Za 10 zł powiem wam, że polecam. Jak widać, można chodzić.
Już słychać niedźwiedzia. Tu mamy noktowizor, ten lunetę. Tu mamy skok. Przeładowanie. Tam są niedźwiedzie. Trochę bym zmienił klawisze. No, tam gdzieś jest niedźwiedź. Jakoś tak zarąbiście nie będę grał, bo mi telefon spadnie, a szkoda telefonu. To była taka przykładowa gra. Można strzelać też sobie. No i przeszedłem rundę. Następną jeszcze raz pokażę. Są jakieś inne gry, ale ich nie testowałem. Gdzie ten niedźwiedź może być? Na tym stołku. Coś tam jest. Jest wilk. Mamy jeszcze jakieś inne gry, ale nie próbowałem ich. Przyciszmy sobie. Nie będę w nie teraz grał, bo mi szkoda czasu. No, przyciszaj się. Chcę wyjść tak. Grałem w te ptaszki jakieś. W to grałem i w resztę gier nie grałem. Ptaszki były głupie, a nie w to jeszcze grałem. Latasz ze statkiem i strzelasz do innych statków. Wyjdź. Nie wiem, jakie są jeszcze gry takie. O. Ogólnie ten. Zabaweczkę uważam za fajną, 10 zł, a trochę jest zabawy. No, właśnie tego się obawiałem. Nawet jest lepsze niż profesjonalne VR-y. Oczywiście telefon trochę się nagrzał. To dość porządnie, pęknięcie już było. Zabaweczka jest fajna, tylko ogólnie właśnie chodzi o to mocowanie i o to, że jest ryzyko, że ci telefon spadnie. Gdyby to był ekranik na stałe, jakiś ekranik na stałe i ten obraz był streamowany czy coś takiego i masz pewność, że ci nie wypadnie, to można by było na to porządne gry robić. Ciekawsze jest to niż na pewno gogle VR, bo jest takie bardziej do zabawy i ci gorąco w głowie nie jest. No wiem, bo mam aż dwie pary gogli VR. I rzadko z nich korzystam, bo po prostu jest mi gorąco. Ogólnie polecam, za 10 zł kupiłem. Dzisiejsza ta promocja skończyła, więc raczej nie dopadniecie, ale... Jak się nudzi, to jest fajna zabawa.